Przez ostatnie 5 lat Suwalska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, poza sprawdzeniem losu opon, jakie podarowane zostały lokalnej fundacji przez właściciela zakładu wulkanizacyjnego, nie przeprowadziła ani jednej kontroli sprawdzającej prawidłowość przetwarzania ogumienia samochodowego poza instalacjami. Do zakładu pana Sławomira i na posesję zagospodarowaną przez fundację inspektorzy trafili w ramach kontroli interwencyjnej. Dowiedzieliśmy się z korespondencji, jaką przesłała nam Wiesława Brusiewicz, kierowniczka Suwalskiej Delegatury WIOŚ. Wygląda więc na to, że piekło z życia państwa Jakubowskich uczynił donos. Na przestrzeni lat 2018-2022 Suwalska Delegatura poinformowała Urząd Marszałkowski o 5 wykrytych przypadkach składowania różnego rodzaju odpadów bez wymaganych decyzji. Ponieważ w takiej sytuacji nie ma możliwości odstąpienia od naliczenia opłaty podwyższonej ani tzw. miarkowania jej wysokości, to wszystkie 5 podmiotów wykrytych przez WIOŚ powinno otrzymać marszałkowskie decyzje o naliczeniu opłat wedle rygorystycznych zasad. I tu zaskoczenie, bo z informacji WIOŚ wynika, że te obowiązkowe, podwyższone opłaty Urząd Marszałkowski naliczył tylko w 2 przypadkach. Jaka idea doboru ukaranych przyświecała urzędnikom? Według jakiego algorytmu dokonywano oceny, skoro zaledwie 40% nielegalnie składujących odpady dostało decyzję w sprawie represyjnych należności? Możliwości odstąpienia od naliczenia opłaty nie ma. Dlaczego więc 60% sprawców nie zostało obciążonych podwyższoną opłatą? Odrębną kwestią są wydawane zezwolenia i ich jednakowe egzekwowanie. Jak już informowaliśmy, z odpowiedzi udzielonej nam przez Starostwo Powiatu Suwalskiego wynika wprost, że w minionym 5-letnim okresie Urząd Starosty nie odnotował ani jednego wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie zużytych opon poza przeznaczonymi do tego instalacjami. Kolejnym miejscem, jakie sprawdziliśmy, był Suwalski Ratusz. Tutaj sytuacja jest podobna. Uprawniony do wydawania tego rodzaju zezwoleń jest prezydent miasta i na jego biurko w okresie ostatnich 5 lat również nie trafił ani jeden taki wniosek. Co za tym idzie, ilość wydanych decyzji wynosi również 0. I nikomu to nie przeszkadza. Opony na rolniczych pryzmach kiszonkowych i wystrój niektórych działek w Rodach pozostają niewidoczne dla inspektorów ochrony środowiska. A jeśli już je zauważą, to jest szansa, że powiadomieni urzędnicy naliczą podwyższone opłaty tylko starannie wyselekcjonowanym podmiotom. Resztę, nie wiedzieć czemu, obejmie abolicja.